Witam Was w kolejnym odcinku naszej miniserii, czyli podstawy z inwestowania na brytyjskim rynku nieruchomości. Jak to Jakub, nasz kamerzysta, powiedział, Dawid, za bardzo odleciałeś w kosmos razem z Elonem Muskiem na tego Marsa. Ja już opowiadam o wieżowcach, a zapominam, jak to jeszcze kura była jajkiem, czyli gdzieś była ta ścieżka początkującego landlorda, tak? I trzeba o tym przypominać, żeby właśnie nowi landlordzi, nasi nowi tutaj inwestorzy mogli wejść od razu tutaj w buty pewności i zacząć inwestować już z jakimiś chociaż podstawami i żeby nie wpaść w wiele pułapek, jakie również są na brytyjskim rynku nieruchomości. Dzisiejszym tematem będzie, jak nie sparzyć się jako początkujący landlord. I poruszymy związane z tym podpunkty nawiązujące do aukcji, kupowania za gotówkę, korzystania z wiedzy innych oraz co mogą spowodować takie rzeczy jak emocje i panika. Więc zaczynając od aukcji, jako początkujący inwestor, początkujący landlord, aukcja może być jednym z najniebezpieczniejszych miejsc dla takiego człowieka, który po prostu nie zna się na nieruchomościach, a bardzo często nieruchomości, które nie mogły się sprzedać po prostu przez pośrednika, gdzie kupujemy z rynku wtórnego, gdzie taka nieruchomość nie jest ograniczona czasem czy terminem, tak? Nikt z agencji nie mówi nam, że musisz zamknąć się z kredytem i zakupem w ciągu miesiąca, dwóch czy trzech. Każdy to rozumie, jak działa ten rynek, że te zakupy mogą trwać miesiąc, dwa, trzy miesiące. Jest to tutaj niestety nieco dłuższy ten proces zakupu. Jest to na pewno znacznie bezpieczniejsze z tego względu, że kupując na kredyt taki dom, jeżeli będzie z nim coś nie tak, bo w ogóle się nie znamy na nieruchomościach, bank po prostu nam odrzuci tego kredytu, bo wysłał tam rzeczoznawcę i ten rzeczoznawca stwierdzi, że jest to nieruchomość, załóżmy, niestandardowa, tak? I żeby doprowadzić ją do poprawnego użytkowania, tak żeby była strona tutaj bankowa, która pożycza pieniądze, czuła się bezpiecznie, będzie na przykład trzeba wydać 45 tysięcy na zrobienie elewacji. Ostatni przykład nieruchomości, którą oglądaliśmy. Można ją zrobić, oczywiście, może to się opłacać, ale musi iść za tym odpowiednia cena zakupu, żeby to wszystko się po prostu w naszym tutaj biznesplanie dodawało. Mało tego, na aukcjach często pojawiają się ludzie, którzy pod wpływem emocji często przepłacają i kupują taki dom do remontu, załóżmy, drożej niż jest dom wyremontowany obok, już gotowy, na sprzedaż, tak? Więc jaki jest sens kupować za takie same pieniądze i jeszcze wkładać to dużo pieniędzy na doprowadzenie tego do normalnego stanu użytkowania? Plus rzeczy, na których się możemy nie znać, czyli jakieś pęknięcia strukturalne, bądź chochliki, które mogą się znajdować w papierach związanych z tą nieruchomością. Jak na przykład będziemy mieć lokatora z prawem wieczystego używania tej nieruchomości. Czyli może być tam po prostu sobie do śmierci. Więc trzeba po prostu, jako początkujący landlord, uważać na to, co się robi, bądź otoczyć się odpowiednimi ludźmi, którzy nam w tym mogą pomóc, tak? Nie kupować za gotówkę, bądź jeżeli już chcesz to zrobić, to skorzystaj z osoby doświadczonej lub skorzystaj z tak zwanego surveyora. Dlaczego? Właśnie dlatego, że za gotówkę możesz kupić wiele rodzajów nieruchomości, które zwyczajnie nie spełniają z jakiegoś powodu standardów brytyjskich. Ktoś sobie to po prostu zbudował, miasto nie miało nic przeciwko temu, w jakim stylu ta budowa powstała, a banki z kolei stwierdzają, że nie, taki typ domu nie jest dla nas zabezpieczeniem. I oczywiście większość, znaczna większość tych domów w Wielkiej Brytanii spełnia te standardy, tak? Ale właśnie na tym to polega, żebyśmy my nie nacięli się na tą nieruchomość, która tych standardów nie spełnia. I kupując w tym wypadku dom za gotówkę, może się nagle okazać, że kupiliśmy dom, który jest na przykład z niestandardowej konstrukcji, tak? Albo kupiliśmy dom, który jest cały pokryty gdzieś tam, sufity, ściany czy podłogi są pokryte azbestem, tak? I my, nie znając się po prostu na tym, no trafia się nam takie to kukułcze, znowu jajo, z którym my musimy sobie teraz poradzić. Więc tutaj trzeba uważać. Oczywiście gotówka może nam bardzo pomóc, możemy dzięki gotówce kupić ten dom znacznie taniej, wynegocjować cenę, ale trzeba mieć przynajmniej tą podstawową wiedzę, by nie nadziać się na
niespodziankę. Korzystać z wiedzy innych. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby się zawsze otaczać praktykami, a nie teoretykami. Wujek, dobra rada, który nie jest inwestorem na brytyjskim rynku, nie jest deweloperem, czy nie prowadzi firmy budowlanej od iluś lat i nie zna się na tych remontach, to jest najgorsza rada, jaka może być. Czy to jest teściowa, czy to jest mama, czy przyjaciel, który nie jest w tym biznesie, to nie są osoby w żadnym stopniu, które mogą udzielać jakichkolwiek rad. Tak samo jakbyśmy szli do znajomego i mamy problem z sercem i tutaj jest zalecana jakaś operacja i znajomy będzie nam doradzał, co tutaj by trzeba było z tym sercem zrobić. Nie jesteś lekarzem, nie robisz tego na co dzień, więc nie masz tak naprawdę tutaj żadnego prawa, doświadczenia ani mandatu do tego, by móc takie rady udzielać. I to samo jest z każdym biznesem. Czy to jest piekarnia do pieczenia bułek, czy to jest Tesla, gdzie Elon sobie składa elektryczne auta, czy to jest rynek nieruchomości. Otaczajmy się ekspertami, praktykami, którzy znają się na tym, mają w tym doświadczenie i mogą tych rad udzielać. Nawet człowiek, który ma zaledwie 1, 2 czy 3 domki, nadal będzie miał jeszcze mocno ograniczoną wiedzę, bo rynek nieruchomości jest naprawdę bardzo rozbudowany. Jest tutaj wiele możliwości, wiele miejsc, gdzie można bardzo dużo zyskać, bardzo dużo oszczędzić. Wiele nowych programów, z których można skorzystać, ale też są miejsca, gdzie można naprawdę dużo, dużo stracić. Więc na to wszystko trzeba uważać i przede wszystkim otaczajmy się ludźmi, którzy są praktykami i mogą w takich wypadkach nam doradzać. Nigdy teoretycy. I nie panikujemy, nie podnosimy się emocjami. Znam też dużo ludzi, jeszcze jak byłem na etacie, którzy zaczynali przygodę z inwestowaniem na rynku nieruchomości. I prosty przykład, kolega Anglik z pracy, historia sprzed 10 lat, który wynajął dom dla swojej siostry. Siostra wprowadziła się z psami, psy pogryzły i podrapały wszystkie meble, wszystkie ściany, poszarpały wykładziny na schodach i tak dalej, i tak dalej. Zostawiła ten dom w bardzo złym stanie. I jego stwierdzenie było następujące, więc jeżeli siostra coś takiego mi zrobiła, to co dopiero by zrobił obcy człowiek, tak? No obcy człowiek, uwierzcie mi, jeżeli jest sprawdzony, jest to odpowiednio wszystko doprowadzone z depozytem, z umową, sprawdzamy jego historię tutaj, sprawdzamy jego bank statement i tak dalej, robimy po prostu podstawę weryfikacji takiego najemcy. Na pewno jest 100 razy lepszy niż taka siostra, która sobie myślała, akurat jego siostra, nie stwierdzę, że wszystkie siostry tak robią, akurat jego siostra, która weszła sobie do takiego domu i robiła sobie co chciała. Więc jego historia skończyła się tak, że ten dom sprzedał, ale że był po prostu w zniszczonym stanie, no to dlaczego ktoś ma za niego płacić jak za wyremontowany dom? Musiał go sprzedać taniej niż kupił, bo to nie trwało długo, to sprzedał go tak naprawdę pół roku czy rok później po tym jak go kupił, więc on nie zdążył nic nawet tak naprawdę wzrosnąć na wartości od leżenia. I sprzedał go, gdzie jeszcze musiał do tego dopłacić, więc on stwierdził, że biznes nieruchomości jest dla niego bardzo złym wyjściem. Inna historia, dom, kiedy ja kupowałem w 2014, człowiek, który go nam sprzedawał, kupił go na samym szczycie przed kryzysem, na samej górce. Kupił go za 95 tysięcy, nam go sprzedał za 80 tysięcy w 2014. Dzisiaj ten dom jest wart 140-150 tysięcy. Więc kolejny przykład, jeżeli nawet kupimy na szczycie cenowej i kupujemy na długi termin, to trzeba wytrzymać ten długi termin, tak? No, jeśli ten dom nie woła, jest najemca, płaci czynsz, nie kierujemy się tutaj emocjami, nie kierujemy się wielką paniką, że jest znowu jakiś kryzys, znowu jest krach. Kryzysy są cykliczne, powtarzają się, były, są i będą. Jeszcze nie jeden w życiu przeżyjemy, po prostu trzeba odpowiednio emocjonalnie do tego podchodzić. Najbardziej cierpią na kryzysach zawsze gracze nowi na takich rynkach jak giełda, forex, kryptowaluty. Ci, co mają opanowane emocje, wiedzą co robią, wiedzą jak się zachowuje świat, zgarniają miliony, a reszta są dostawcami kapitału. Więc w nieruchomościach, póki trzymamy te nieruchomości, póki ich nie sprzedajemy taniej niż kupiliśmy, bo kupiliśmy dzisiaj na szczycie, a za tydzień jest kryzys i te ceny lecą w dół,
No jeżeli nie robimy takiego numeru, że kupiliśmy na szczycie i sprzedajemy na dołku, na pewno na tym w długim terminie nie stracimy, tak? A przede wszystkim na pewno nie stracimy w takim kraju jak Wielka Brytania, gdzie ta populacja rośnie. Jak sobie wygooglacie, sprawdzicie sobie na internecie, najbliższe dziesięciolecia zakładane jest, że będzie dalej tu ludzi przybywać. Będzie ich coraz więcej, a deweloperzy co roku nie są w stanie sprostać nowemu rocznemu zapotrzebowaniu na nowe domy. I co roku ten minus, czyli ta ilość potrzebnych domów nowych do sprzedaży, do zamieszkania, cały czas rośnie. Więc perspektywa, jak to Robert Kiyosaki powiedział, legenda kolejna tutaj ze Stanów, Wielka Brytania na pewno pod względem najmu jest to najlepszy rynek do inwestowania na świecie. Dziękuję Wam za dzisiejszą uwagę i zapraszam na kolejne odcinki z miniserii, które możecie zobaczyć również na naszej playliście. Cześć!